Bruno Schulz to jest pisarz wielu kultur i to jest pisarz, jak on to sam określał, genialnej epoki, epoki dziwnej, epoki skomplikowanej, epoki niejasnej, epoki przerażającej. To jest pisarz, który rejestrował i zapowiadał swoisty koniec świata. Pisarz styku kultur i styku stylu. Kiedy zastanawiam się, jak zdefiniować tego pisarza, to powiedziałbym, że to jest pisarz Galicji, Hałyczyny. To jest świat zrodzony przez monarchię austro-węgierską, wielonarodową, wieloreligijną, wielojęzykową. Świat, który dominował język kultury niemieckiej, w którym spotykała się pamięć i wyobraźnia polska, ukraińska, żydowska. Jednocześnie Schulz jest pisarzem, który dla jednych będzie bliski Franza Kafki i całej żydowskiej tradycji kabalistycznej. Dla innych będzie tym składnikiem w polskiej literaturze, który był niezbędny dla dopełnienia tradycji Gombrowicza czy Witkacego. Dla jeszcze innych wiadomo, że to był pisarz blisko związany na przykład z Zofią Naukowską, ale to przecież stąd, z Drohobycza. On jest produktem tego spotkania kultur, które tutaj miało miejsce. I Bruno, ja nie jestem specjalistą ani w ogóle od literatury, ani specjalnie od literatury Bruno Schulza, którego oczywiście podziwiam jako pisarza, natomiast nie śmiałbym w towarzystwie tak znakomitych specjalistów się na ten temat wypowiadać jakoś kompetentnie, ale dla mnie Bruno Schulz jest punktem wyjścia do pytań. Do pytań. Pierwsze pytanie, które bym zadał, to jest pytanie o to, co mówi nam los i śmierć Bruno Schulza. Z całą pewnością jest to śmierć człowieka całkowicie niewinnego. Bardzo rzadko się zdarza na świecie, żeby w jakimś konflikcie ktoś był całkowicie niewinny. Otóż wydaje mi się, że taką sytuacją całkowicie wyjątkową to jest ten obraz Żydów na rampie w Auschwitz. Tak, ci ludzie giną całkowicie niewinni, bez żadnej własnej winy. W tym sensie Bruno Schulz zginął bez żadnej własnej winy. Z kaprysu nazistowskiego policjanta. Pozostaje pytanie, kim był Bruno Schulz? Kim był Bruno Schulz? Czy Bruno Schulz był Żydem? No, z całą pewnością. Z punktu widzenia hitlerowskich ustaw norymberskich, Bruno Schulz był Żydem, dlatego został zamordowany. To jest drugie pytanie. Czy nas dzisiaj powinny obowiązywać hitlerowskie ustawy norymberskie? Czy pisarz, tak jak Bruno Schulz, może być jednoznacznie zakwalifikowany jako pisarz żydowski? A Franz Kafka? A Isaac Babel? A Elias Canetti? A Stanisław Lem? A Józef Witki? Wreszcie my Polacy mamy prawo pytać,
kim był Adam Mickiewicz. Specjaliści, historycy żydowscy akcentują z matki obcy. Z matki obcy, z frankistów. Wracając na chwilę do Schulz. Schulz nie był religijny. Schulz nie był sionistą. Schulz studiował w Wiedniu, w świecie, gdzie lingua franca to był język niemiecki. Mógł po niemiecku pisał po polsku. Więc kim był Schulz? Moim zdaniem Schulz był obywatelem wielonarodowego, wielokulturowego regionu, który się nazywał Chałyczyna, czyli Galicja. Wielki syn ojczyzny wielu narodów, wielu kultur, wielu języków, wielu religii. Chałyczyna. Tak jak Mickiewicz, czy Miłosz, czy Konwicki są dziećmi Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest obszar wielonarodowy, wieloreligijny, wielokulturowy. I teraz pytanie brzmi, czy dziś w epoce państw narodowych takie pojęcie większej ojczyzny, Mittel-Europa na przykład. Wielkim pisarzem jest chorwacki pisarz Miroslav Krleža. Czy to ma sens? Otóż w moim przypadku to ma sens. To ma wielki kulturowy sens. W tej materii ten pisarz regionów wielkiej herezji, a zarazem heretyk formy literackiej, heretyk wyobraźni literackiej, że on nas powinien prowokować do bardzo heretyckiego myślenia o nas sam. Nie dlatego, że to się da przełożyć szybko na język polityki. Jak to się przełoży na język aksjologii? Jeżeli nie potrafimy zmienić świata, to przynajmniej trochę możemy zmienić siebie samych, nas samych. I wtedy ten nasz mniejszy świat będzie lepszy, ciekawszy, bardziej życzliwy ludziom. Schulz jako symbol śmierci jest też symbolem tego, czego się trzeba bać i dzisiaj, mianowicie takiego świata, który pogardza kulturę, który pogardza wartościami nie przekładającymi się wprost na komercję. Schulz był pisarzem świadomym swojej odrębności. I jeżeli coś dzisiaj warte jest przypomnienia, to, że takie odrębności trzeba chronić. One powinny być chronione, bo z perspektywy widać, że właśnie ta odrębność jest dzisiaj nasz jakąś szansą na spotkanie. Jeżeli Schulz pasjonuje obserwatorów, krytyków i żydowskich, i amerykańskich, i ukraińskich, i rosyjskich, i japońskich, i węgierskich, i włoskich, to znaczy, że on potrafi tu, patrząc na świat z drohobytrza, potrafił zobaczyć coś też wspólnego dla całego świata. Dla nas wydaje tak, że dzisiaj wszyscy składamy kwiaty przed mogiłą symboliczną Rona Schulza i to są różne kwiaty. Ale z tych różnych kwiatów powstaje bukiet Europy, w
której chcielibyśmy wszyscy razem żyć. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję Państwu za uwagę.